Bitcoin umarł, koniec hossy, ale czy faktycznie tak jest i czy tak będzie? O tym porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam. Crypto Master's przedstawiają. Cześć ponownie. Karol z tej strony. Bardzo was przepraszam, że przez ostatnie 3 tygodnie nie udostępniałem żadnego filmu, ale niestety byłem zamknięty na kwarantannie przez 17 dni. A niestety nie miałem możliwości w domowych warunkach nagrywać dla Was filmów. Ale już do Was wracam, jestem ponownie, także filmy będą pojawiały się regularnie. Na początek chciałem Was zaprosić na bardzo fajne wydarzenie zatytułowane Wirtualny Kongres Niezależnych Inwestorów. Jest to odpowiedź na pytania, czy jest to koniec hostsy, czy nadal dokupywać bitcoiny, czy może wyprzedawać się. Bo Bitcoin będzie teraz leciał tylko w dół. Na wirtualnym kongresie wystąpią znane osobistości takie jak Filip Koniecznie, Radosław Rygielski, Kamil Gancarz, Sylwester Suszek oraz Kamil Jarząbek. Jest to druga edycja Wirtualnego Kongresu Niezależnych Inwestorów i odbędzie się ona 29 kwietnia. Bardzo serdecznie zapraszam Was na ten kongres. Jeżeli chcecie się na niego zapisać, to zostawię wam link do zapisu w miejscu na opis pod tym filmem. Pamiętajcie to nic nie kosztuje a przyniesie wam naprawdę bardzo bardzo dużą dawkę wiedzy. O tym też ja chciałem dzisiaj z wami porozmawiać a mianowicie o tym czy jest już koniec hossy czy Bitcoin będzie leciał w dół co w którą stronę w ogóle może pójść Bitcoin oraz cały świat kryptowalut. I oczywiście na początku każdego filmu Pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz ebook i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych to na naszym kanale znajdziesz instrukcje jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Jesteśmy na stronie coinmarketcup.com i, jak możemy zobaczyć, Bitcoin kosztuje 55 089 dolarów i jest na lekkim minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Ethereum właśnie zdobyło swoje nowe all-time high i kosztuje 2576 dolarów i jest na prawie 10% plusie. Reszta altcoinów z pierwszej setki zachowuje się praktycznie różnie. Cardano na prawie 1% minusie, Dogecoin ponad 8%, ładnie wzrósł Uniswap, jest na prawie 16% plusie, Solana 18% i chyba rekordzistą jest MakerDAO na 30% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Ale widzimy, że altcoiny trochę zaczęły się ruszać do góry po tych dosyć dużych spadkach przez ostatnie parę dni. Jak możemy zobaczyć, dominacja spadła do 49,9%, co mnie cały czas bardzo, bardzo cieszy. Ja liczę, że ta dominacja jeszcze bardziej spadnie, a altcoiny jeszcze bardziej poszybują do góry. Cena bitcoina tak naprawdę za bardzo mnie nie interesuje, ponieważ ja nie jestem bitcoinowym inwestorem, tylko bardziej altcoinowym. Ale jak wszyscy wiemy, cały świat kryptowalut po. Podąża za Bitcoinem, dlatego zrobimy sobie dzisiaj małą analizę ceny bitcoina. Co się może z nim stać, jakie są predykcje, o tym właśnie sobie porozmawiamy. I jak zwykle prześledzimy sobie, co się dzieje z bitcoinami na portfelach. Pierwszy wskaźnik: adresy z balansem większym niż jedna setna bitcoina. Jak możemy zobaczyć, ten wykres praktycznie pionowo poszedł do góry od 12 kwietnia, co jest dobrą wiadomością i wskaźnikiem na to, że bardzo dużo ulicy. Wchodzi na rynek kryptowalut. W sumie mówiąc, od 31 grudnia mamy praktycznie cały czas wzrosty tych właśnie portfeli. Przejdźmy do portfeli z ilością większą niż 1,0 bitcoina i tu też możemy zaobserwować wzrosty, dosyć duże wzrosty tych adresów, co jest kolejnym dowodem na to, że ulica na tym rynku jest. Teraz sprawdźmy ilość adresów z balansem powyżej 1 bitcoina. To już są takie grubsze adresy. Ponieważ bitcoin też nie jest tani. Jak możemy zobaczyć, mieliśmy ogromne spadki. Tutaj od 19 lutego praktycznie pionowa świeca w dół, później trochę wzrostów i znowu 12 marca pionowa świeca w dół. I od tamtej pory, od 12 marca, nie mamy takich pionowych świec. Fajne wzrosty tu były tych adresów, ale w tym momencie od paru dni jesteśmy na takiej konsolidacji. Czy to oznacza, że osoby, które chciały się wyprzedać przy tej cenie, właśnie powyżej 56 tysięcy dolarów, następnie w marcu powyżej 57 tysięcy dolarów, ale tutaj już przy cenie blisko 60 tysięcy dolarów nie ma aż tak dużych spadków, co może oznaczać, że więksi inwestorzy chcą dłużej trzymać te bitcoiny i wierzą, że będzie on kosztował dużo więcej niż te 60 tysięcy dolarów. Przejdźmy sobie do bitcoinów do portfeli z ilością większą większą niż 10 bitcoinów. Tu się praktycznie nic nie zmieniło. Cały czas mamy trend spadkowy. Parę dni małej konsolidacji, ale o niczym to nie świadczy. Tutaj też mieliśmy małą konsolidację pod koniec marca, a nawet dosyć ładny wzrost tych portfeli, ale później wszystko zaczęło z powrotem spadać. Jeżeli chodzi o adresy z ilością powyżej 100 bitcoinów, to już są naprawdę grube ryby. To tutaj mamy spadki, można powiedzieć od 8 kwietnia, bardzo duży spadek tych bitcoinów, ilości tych portfeli. Jednak trzeba mieć na uwadze, że te portfele wystarczy, że pomniejszyły delikatnie swój balans, nawet poniżej 100 i y już nie znajdują się w tym właśnie wskaźniku. Dlatego też trzeba mieć to na uwadze. Jak przejdziemy do portfeli z ilością większą niż 1000 bitcoinów, to widzimy, że zaczęły ładnie tutaj nam odbijać. Miejmy nadzieję, że pójdzie to trochę bardziej do góry i też widać, że nie mamy już takich spadków jak od lutego. Tego roku, bo mieliśmy tu bardzo duże spadki tych portfeli, a w tym momencie mamy taki trend boczny. Co jest dosyć ważnym wskaźnikiem, to akumulacja bitcoinów na adresach. I tych adresów zobaczcie, że jest cały czas bardzo dużo. Tutaj, jak sobie przybliżymy ten wykres, to możemy zobaczyć, że ta linia staje się coraz bardziej pionowa. Jest to wskaźnik, który pokazuje liczbę unikalnych adresów akumulacji. Adresy akumulacyjne są zdefiniowane jako adresy które mają przynajmniej dwa przychodzące transfery i nigdy nie wysłały środków właśnie z tych adresów. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że adresy giełd kryptowalutowych oraz adresy górników nie biorą udziału w tym wskaźniku, a to jest bardzo ważne, bo oni mają bardzo dużo bitcoinów. I co jest jeszcze ważne, tutaj, aby uwzględnić utracone bitcoiny, pomija się również adresy, które były ostatnio aktywne ponad 7 lat temu. Także jest to dosyć fajny wskaźnik pokazujący akumulację bitcoinów na adresach. Kolejnym wskaźnikiem jest oczywiście nupl, i jak możemy zobaczyć, przybliżymy sobie tutaj trochę bardziej ten wykres, od kiedy jest on zielony. Mamy ostatnio bardzo duży spadek, nie mamy takiej euforii na rynku, i śmiało można powiedzieć, że jest to czas zakupowy. Bardzo ładnie wypłaszczył nam się ten wykres. Ale to nie wszystko, o czym chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać. Chciałem Wam przedstawić też parę argumentów, które świadczą o tym, że Bitcoin dopiero może nabrać rozpędu. Pierwszą informacją, jaką chciałem Wam pokazać, nawet nie chodzi o to kto to napisał, kto to wrzucił, bardziej chodzi o to o tę grafikę, która jest tu przedstawiona i która pokazuje, że najwięksi gracze finansowi wchodzą w świat kryptowalut i dzieje się to bardzo, bardzo szybko. I tylko popatrzcie. PayPal 21 marca udostępnił płacenie w kryptowalutach. Visa 21 marca zrobiła pierwszą transakcję w stablecoinie. 21 luty Mastercard ogłasza, że będzie akceptował płatności kryptowalutami i tak dalej i tak dalej. To pokazuje tylko i wyłącznie to, że najwięksi giganci finansowi, procesory płatności, które którzy wcześniej nawet wybierali się Bitcoina i kryptowalut, teraz biegną za tym, żeby dogonić ten trend na świecie i akceptować właśnie te płatności w kryptowalutach. Mamy tu wymienione jeszcze takie firmy jak Worldline, Global Payments, ten Pfizer, to nawet nie wiem co to jest, ale jest American Express oraz ADN. Kolejny argument również jest związany z Visa. Jak możemy przeczytać na Crypto Ninjas, kanadyjska platforma Bitcoin ShakePay wprowadza nową kartę przedpłaconą Visa. ShakePay, platforma z siedzibą w Montrealu, która umożliwia Kanadyjczykom kupowanie, sprzedawanie i wysyłanie kryptowalut i bitcoinów, ogłosiła dzisiaj, że współpracuje z platformą wydawania kart w celu uruchomienia nowej karty przedpłaconej Visa dla klientów ShakePay. Karta ta oferuje zwrot gotówki w Bitcoinach za wszystko, co kupują użytkownicy. Cały zwrot gotówki w Bitcoinach zostanie rozliczony na ich saldzie bitcoinów w ShakePay i będzie oddzielony od sald karty. Trzeba dodać, że firma ta założona została w 2015 roku i jest wiodącą platformą do kupowania i sprzedawania walut cyfrowych w Kanadzie. ShakePay informuje, że do tej pory na swojej platformie zakupiono. I sprzedano ponad 2 miliardy dolarów kanadyjskich, obsługując ponad 420 tysięcy Kanadyjczyków. A teraz kolejna dobra wiadomość na The Daily Hodl. Inwestor i miliarder Bill Miller mówi, że Bitcoin jest niezwykle wczesny, niezwykle początkowy w cyklu adopcyjnym. Legendarny miliarder i filantrop Bill Miller mówi, że bitcoin wciąż znajduje się we wczesnych poziomach długiego cyklu adopcyjnego. W wywiadzie udzielonym na Teksas Bitcoin Conference słynny inwestor mówi, że bitcoin rozwiązuje wielowiekowe problemy z tradycyjnym systemem pieniężnym i mówi: Problem, który rozwiązuje, polega na tym, jak chronić część swoich aktywów przed kaprysami systemu finansowego, zwłaszcza systemu, który jest zmonopolizowany przez rządy. A te monopole zachowują się w sposób, który leży w ich własnym interesie, a niekoniecznie w interesie obywateli. Bardzo mądre słowa Billa. Większość inwestorów mówi, że banki i rządy nie dbają o nasze dobro, a dbają o swoje dobro, i my też dobrze o tym wiemy. Przejdźmy teraz do kolejnej wiadomości. FDT zabezpiecza ponad 2 miliony dolarów na uruchomienie pierwszych kart debetowych i kredytowych. First Digital Trust, depozytariusz tradycyjnych i cyfrowych aktywów działający w Azji, ogłosił, że pozyskał ponad 2 miliony dolarów finansowania od inwestorów i jest on jedynym wykwalifikowanym depozytariuszem aktywów tradycyjnych i cyfrowych w Azji. Finansowaniem kierowało azjatyckie studio inwestycyjne Noggle. Nowy przypływ gotówki zaowocował wprowadzeniem kolejki na karty debetowe i kredytowe, które umożliwia bezproblemowe płatności kartom. Ta inicjatywa na karty ma postać intuicyjnego widżetu, który sprzedawcy mogą używać do płatności międzynarodowych. Vincent Hook, dyrektor generalny FDT powiedział, że celem jest ułatwienie wejścia w przestrzeń zasobów cyfrowych firmom zasiedziałym. To jest właśnie ten dowód, o którym mówiłem wcześniej, że coraz więcej dużych firm integruje się z blockchainem oraz bitcoinem. A teraz taka perełka, na którą na pewno dużo ludzi czekało: JP Morgan zatrudnia teraz programistów Ethereum i blockchain. Jak możemy poniżej, poniżej przeczytać, że po czterech latach nazywania kryptowalut oszustwem, amerykański bank inwestycyjny JP Morgan obecnie aktywnie zatrudnia programistów do rozwoju Ethereum i technologii blockchain. Ogłoszenie może być dobrym sygnałem, że JP Morgan w końcu dołącza do dużej fali instytucji finansowych korzystających z technologii kryptograficznej. Bank powiedział, że będzie gotowy zająć się kryptowalutami, gdy tylko pojawi się wystarczający popyt instytucjonalny do firm, aby uzyskać ekspozycję. Nie wiem na co oni czekają, ale wydaje mi się, że popyt instytucjonalny do firm już dawno, dawno przyszedł. I dowodem na to, że, jest właśnie popyt że popyt instytucjonalny jest właśnie teraz, jest to, że Grayscale dodaje 1 miliard dolarów w krypto w ciągu 24 godzin. Fundusz Grayscale Investment pozyskał kolejną oszałamiającą ilość kryptowalut w ciągu zaledwie 24 godzin. Jest to prawie 1 miliard dolarów w kryptowalutach. Od 21 kwietnia firma posiada bitcoinów i innych kryptowalut o wartości prawie 46 milionów dolarów. Co warto zauważyć też że Grayscale dodaje dużą ilość altcoinów i tak jak możemy zobaczyć od 22 kwietnia firma zakupiła 519 zen 697 LPT i 200 i prawie 30 tysięcy linków. Ponadto w ciągu ostatnich 7 dni Grayscale nabył ponad 70 tysięcy XLM i znowu 3000 ZEN wraz z altcoinami, na których opiera się 5 niedawno uruchomionych trustów, czyli Mana, LPT, Phil LINK oraz Basic Attention Token. A teraz coś z Chin i chiński bank centralny traktuje Bitcoin jako alternatywę inwestycyjną. Libo wiceprezes Ludowego Banku Chin nazwał niedawno Bitcoin alternatywą inwestycyjną. Według raportu DeBlock Zapytany w zeszłą niedzielę podczas panelu przez, zorganizowanego przez CNBC na Boa Forum for Asia czy Chiny zamierzają utrzymywać swoje stanowisko w sprawie handlu kryptowalutami Li odpowiedział. Traktujemy bitcoiny i stablecoiny jako aktywa kryptograficzne. Aktywa kryptograficzne jak właśnie omówił Agustin są alternatywami inwestycyjnymi a nie walutą jako taką. Główną rolą jaką widzimy dla aktywów kryptograficznych w przyszłości w przyszłości ich główną rolą jest alternatywa inwestycyjna. Z Chin też dochodzą bardzo dobre informacje. To na pewno nie są znaki, że jest koniec Bitcoina, że jest koniec hossy. Dominacja Bitcoina spada coraz większe instytucje inwestują w kryptowaluty coraz większe instytucje adoptują blockchain jako samą technologię. Chiny już też nawet się przychylają do kryptowalut. Jak to mówi klasyk, to nie może się nie udać. Na koniec jeszcze tylko chciałem przypomnieć, że zostawiam Wam link w miejscu na opis do zapisania się na drugi wirtualny kongres niezależnych inwestorów, na którym wystąpi Fil Konieczny, Radosław Rygielski, Kamil Gancarz, Sylwester Suszek oraz Kamil Żąbek. Wirtualny kongres sponsorowany jest przez BitBay, Coin Paprika oraz Instytut Kryptografii. Będzie to naprawdę ogromna dawka wiedzy. Na pewno tam się dowiecie, czy jest to koniec hossy, czy dalej warto inwestować w Bitcoiny, w kryptowaluty oraz jak daleko możemy z tym wszystkim zajść. Bardzo serdecznie was zachęcam do zapisania się. Link do zapisu, tak jak mówiłem, zostawiam w miejscu na opis pod tym filmem. A tymczasem trzymajcie się i dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć.